Coś bardzo mocno się z dźwiękiem podburzyło. Mam pewną teorię odnośnie tego, co się stało z dźwiękiem. No. Że przy update'cie Windowsa wszystko jak leci się wysypało. Bo robiłem wczoraj przez jakieś 3-4 godziny update'y Windowsowe. Także cześć Sylwia, cześć Jerychon, cześć Sebastianie, cześć Kisuru. Cześć. Cześć, hej, witajcie. To jeszcze pewnie będziecie musieli dać mi znać, czy gra nie jest za głośno. Bo gra może być za głośno. Dobra, mam 3 punkty energii, mam też niemądre zachowanie, apparently. Już nie mam 3 punktów energii, jak już mówiłem. Bo ta kulka... Jezu, zapomniałem, że oni tyle biją. Nie jest za głośno, no to dobrze. Jak ci się udało aż tak walnąć w krawężnik? Wow. Znaczy ja z jednej strony współczuję, z drugiej strony podziwiam. No, cześć Damian. To trochę tak jak ja podziwiam znajomego, który skacząc z półmetrowego mózgu sobie połamał obie nogi. Więc wiem, że różne ciekawe rzeczy da się zrobić, ale wciąż brzmi to nieco dziwnie. Jaka jest szansa, że zrobię to za pomocą 3 punktów energii? Bo ten naładowany, znaczy ten strzał... Ale nieco za pół? No właśnie nie pamiętam, czy one są za pół, czy za jeden. Zniszczę to cholerę swojej, się okaże. Bo we'll find out. Bo ostatnio tego cholerstwa umarłem przez to, że i olałem. Tylko teraz tak, to się robiło bodaj... Nie, tym. Tym. Nie powiem, nie wygląda to optymalnie. Nie, ale szedę. Znaczy, chodzi mi o to głównie, że ten kąt tam tak już się przerywa, powiedzmy, tak? I znaczy, on będzie leciał dalej, nie? Znaczy, ja wiem, tylko nie do końca widać, jak on poleci. To jest problem. Ua, ale ładny rzut. To może jeszcze jeden taki w co trafi w ogóle? Aha. Nie, no to w końcu się rozbija. Tym niemniej to zużywa ci pół energii, więc... I tylko dzięki temu, że zużywa pół energii, byłem w stanie to zabić. To czekaj, ja może... Żeby już nie musieć tego powtarzać, wiesz czego? Rowerek stacjonalny. Ze swojej strony absolutnie polecam rowerki stacjonalne. O Boże. Ptaszydła w każdej grze. Zawsze. Au. I przeżyję. I've had enough of those motherfucking birds in my motherfucking game. Ninja Gaiden Vania. I wanna be the guy. I mean... Znaliśmy grę w której ptaki nie są jedyne... Co? Wydaje mi się, że jak chcesz się ich łatwo pozbyć, to możesz je zbounsować w kolce? Mogę spróbować. Możesz spróbować. Tylko czekaj, nie w tę stronę. Tymczasem... Nie wygląda, znaczy mogę prosto od nich bounsować, ale... No nie, da się, tylko trzeba bardzo specyficznie zrobić. Au. Czy po prostu musisz ich napieprzać tam. Aha. Albo ich sponsować jak chcą tuż nad tym, nad tymi kolcami. Bo widzisz, mnie to dość mocno wyrzuca jednak, tak? Au, Jezu. Jezu, bo są te małe rzeczy! A. Au. A, bo to z góry są zrzucane, Jezu. Chyba musisz to rozwalić, żeby... No właśnie, też mi się tak dalej... wydaje. Ale masz do tego umiejętność. Tylko nie masz do niej energii za bardzo chyba? No nie. Wiesz co, to już wydaje mi się, że dużo rozsądniejszym będzie. Zrobienie tego jeszcze nieco inaczej. No to jest dobry pomysł. Au. Tylko pytanie, czy ptaszydło wystarczy, a może nie? No tak, ale on dostałeś energię, dropa, więc...
Aha, tylko teraz jeszcze trafić. Au. Ulala. Czemu zmienia to od tego lotu w zależności od tego, jak one tam idą? Jedzą. Spójrz, on niby próbuje namierzać, to mnie nieco irytuje. Kuźwa. No przestań, ja nie chcę, żebyś tam jeżdżał! Aby... O, nice, 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 ładnie po łuku poleciało. Nie chcę, a co? Link jest ready. Czyli co, tutaj w dół chyba muszę... Znaczy, zastanawiam się, bo tutaj sprawie wygląda, jakby coś miało być. Niech stracę. Au. Ale tylko wygląda. No to co, na dół! Miejmy nadzieję, że się o nic nie wypierdziela. A propos. O! Wow. 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 A, żyje. Już nie żyje? Pamiętaj, że z pocisków też możesz się odbijać. Wiem. Tego rodzaju. A, czekaj. Weź to wróć. No. Bo jak generalnie mam mało HP, to jest największy problem. Domyślam się. Dobra. Byłem pewien, że to mnie trafi, by the way. Bardzo mi się nie podoba, że nie widzę kompletnie... Dobra. Więc... No mniej więcej. Tam potencjalnie coś po prawej przegapiłem. Soulinka nie mogę zajść koło przeciwników. Nie czas to naprawić. Wydaje mi się, że zresztą, że to jest ten stable ground. Ano. Ostrzeliwują mnie z góry, ale to nic strasznego. O! Tutaj nawet gra cię uczy tej mechaniki. Rip of czas. Możesz się zapisać w sumie. Masz szansę, mogę się zapisać. Aha. No. Nawet nie blisko, by the way. Czy to się da zniszczyć od dołu? Pewnie nie. Nie wygląda. Aha, ja chyba wiem, jak trzeba to zrobić. Hulala. Okej. Okej. I bąk. Dobra, to jest tylko tutaj, więc tam mogę. Au. To cofnęło mnie dalej, niż bym chciał, żeby mnie cofnęło. Ulala. Czy nie mogę po prostu? A nie mogę. To jeszcze raz. W ogóle do tych baszy najlepiej jest po prostu wyrzucać pionowo te kulki i mo. Bo chyba się da. Tak prawie że całkiem pionowo. What? Mean. Okej. Nie wiem, co tam się stało, TBH. Uwierz mi, ja też nie mam pojęcia. Dobra, tutaj pewnie. Czyli pewnie muszę coś po prawej stronie zrobić. Chyba nawet widzę co. I chyba nawet widzę jak.
Nice. I mamy ability cell. Nice. Jeszcze jeden i będzie abilitka bodaj. Boże, chciałbym tu sięgnąć, ale chyba mi to nie grozi. Nie ma też triple jumpa, nie? Chyba nie. Nie, no jesteś w stanie tu skoczyć, no, na spokojnie. Znaczy, wiedziałem, że jestem w stanie, tylko nie było to takie oczywiste, na jakie wyglądało. Aha. To coś na dole. A, tam przejście dalej. No i Sportkins. Już przepraszam, już wyłączam. Nie bijcie. A? W takie coś, co zaczyna się na F, a kończy na tudum. Przez to myślałem, że wyłączyłem od jego zamiast Facebooka i takie czy co? Wow. Dobra. Zastanawiałem się właśnie, czy ja tak to mam zrobić, czy jest tu jakaś dźwignia, wajcha, przykładnia. Au. Oj. A, żyjemy. Jako, że mam dużo energii, to sobie zapiszę. Cześć, Duk. Cześć, Duk. Jednik, że już minęło. W sumie to jest dobre pytanie. Nie kojarzę, żeby tutaj była jakoś tak bardzo mocna chronologia, powiedzmy. I tak, muszę też przyjść na niej przekazać na Discordzie. Żeby mnie nie zabito za rzeczy. Kiedyś to się tu fajnie, miło, przyjaźnie żyło. Nie, to co teraz, jakieś kolce, przeciwnicy. Wszystko chce nas zabić. Mogę wobec sobie tak grać Wodiego z takimi staroszkolnymi mechanizmami jak na przykład 2 czy 3 życia, a potem continue. O Jezu, nie, nie, nie. Właśnie, słuchajcie, drodzy, jak już mówimy o terpengach, to ja posiadam od wczoraj taką małą grę bliżej nieznanego studia Atlus. Mała hinduska kompania. Która się nazywa Shin Megami Tensei Nocturne HD Remaster. The Cycle. Ale ogólnie... Pamiętaj tak, na pewno można by się... I chyba trzeba spodziewać się więcej, oczekiwać więcej po... Tytule za 200 ile złotych? Nie żebym szkalował czy coś, ale... Po tego rodzaju remasterze? No jest trochę rzeczy, które są na plus. No... Grafika na mapach jakby... na mapach... nie world mapach, tylko w lokacjach, w dungeonach i tak dalej. Ładnie są odświeżone tekstury, ładnie to wygląda. Z drugiej strony potem wchodzisz na mapę świata. Masz tekstury na poziomie tych map z remake'a Finala 7. No. Klasyka. Dobra, gdzie ja to się mogę jeszcze się przejść? Na pewno tutaj jest jakiś taki fragment, że wygląda jakbym mógł. Tylko zależy tam coś mnie jednak będzie blokowało. Bo tak, idąc od dołu. Tutaj mam mniej więcej wszystko. Tutaj widziałem, że jest coś za... Nie, tu. Tu jest coś za ścianą, czego jeszcze nie widzę za bardzo jak. Z takich rzeczy, gdzie nie mam odkryte. No, na pewno tutaj jest jakiś taki fragment. Tutaj jest dość spory. Teraz odblokuje ci się dużo rzeczy, których nie mogłeś wziąć przez to, że nie mogłeś granata rzucić. Pamiętasz, dużo było takich zwisających jakby...
No, znaczy, powiem tak, nie jestem pewien, czy pamiętam, więc tu się przekonamy, czy pamiętam, czy nie. A, dobra, spróbujmy się tu przenieść na razie. Voice acting w Nocturnie, który dodali, jest na pewno na plus. Ja słucham japońskiego głównie. Na sceny z Dantem przyłączam na angielski. Bo tak, tu są jakieś drzwi po lewej na pewno. Tylko... To były te drzwi? Ja ich nie otworzyłem wcześniej? Możliwe, że je otworzyłeś kiedyś, później po prostu nie wracałeś do nich. O. Boy! Ability. I wondered where this one is going! Mało tych skoków, tak ci powiem. Tylko niestety, 2 metry. jeżeli chodzi powiedzmy o wall jumpowanie, to mam wrażenie, że to nie do końca działa tak, jak bym chciał. Chociaż. Kurde. Ajajaj. To raczej. Wydaje mi się, że z tego ptaka mogę skorzystać. Z tego ptaka, z granatów pewnie. O, no. I max ability point kolejne. A propos. Czy ja w to trafię? Powinienem. Tak. Mam wrażenie, że tam coś jeszcze było i to mnie będzie teraz. Nie, to musiało być to. Jezu. A z tym triple A. jumpem się daleko skacze. No i jedna rzecz z remastera Nocturna, Dante dalej wali kryty jak powalony. No to nie wiem, co w tym dziwnego. Dobra, idźmy na razie po prostu. Mam wrażenie, że moim jedynym sposobem na zajęcie sobie z tymi ptakami będzie po. Właśnie, czyli miałem cię spytać i w sumie zapomniałem, czy Rebellion jest ma 100% hit rate? Tak. A. I któryś jeszcze jego atak ma 100% hit rate. Czyli w sumie bez sensu rzucałem ten Fog Breath'a na niego. Mam ochotę powiedzieć, że E&I ma też Nie, on może pudłować. Nie, bo wiem, że któryś jeszcze miał... Stinger? Nie, Stinger to był insta-kill, więc on. Znaczy, wiesz, to, że coś jest insta-killem absolutnie nie przeszkadza w tym, żeby miało 100% hit rate. Znaczy, chyba było coś takiego, że on po jakimś. W trzeciej kalpie się goniłeś z Dantem, on cię dopadał, on chyba rzucał Stingera, nie do uniknięcia na jedną postać i uciekał. No, z tego co pamiętam, to on mógł tego użyć na protagonistę for Memes and Giggles. Muszę jeszcze raz tamto cholerstwo. Gdzie teraz jestem? Jestem po pierwszej walce z Dantem bezpośrednio. Będę teraz chyba wchodził do pierwszej kalpy, albo pójdę do tego, do Gozu Tennocha i dopiero wtedy pójdę do kalpy. Dobra, jeszcze raz to odblokuję. Matador dalej kopie tyłki Nobasom. Nie, Nobasy grają na Mercyful, gdzie Matador zadaje całą Andalusję w 5 obrażeń. Bullet time ma 100% hit rate. Chcesz wyskoczyć może, kolego? Nie aż tak miałem na myśli, ale... No, z Matadorem jest ten problem, że jak już wiesz co robisz, to on jest łatwym bossem. Bo sobie stakujesz po prostu party, które nuluje, drainuje force. Ogółem, Shin Megami Tensei czy Nocturne to gra taka, która jak już wiesz co robisz, to jest całkiem łatwa. Czy ptaszydło może latać? Nie. Znaczy pływać. Tu są kolce. Czy ja mogę tutaj stanąć i depisać? Nie. Bo to unstable ground. Gdzie nie będzie unstable ground w takim razie? Tutaj? Doskonale. Co mi daje ta wajcha? Że to się podnosi i muszę tam pewnie w jakiejś tam prędkości przepłynąć. Tylko czy tam coś jest takiego, że muszę gdzieś tam płynąć? Zgaduję, że to...
Na zasadzie jak nie mam triple jumpa, żebym tutaj mógł przejść. Tak to wygląda. Tyle mogę powiedzieć na pewno. Podejrzewam, że każdego pierwsze spotkanie z Matadorem było bardzo bolesne. Energy Cell. Ile to już? 8? Bogato. Bardzo ładnie. Chciałbym się też nie wpierdzielać we wszystko jak leci. Ja pierdolę. Słuchaj, Lewandowski pobił rekord Millera w ostatniej akcji meczu. O Jezu. No. Najważniejsze, że pobił. To i tak jest dłużej utrzymując się rekordów. No. Biorąc pod uwagę, że tą Bundesliga to 40 bamek tam strzelić, to jednak jest spory wyczyn. Plus on jeszcze pauzował po Armenii. Czuję się jak Yoshi normalnie. Wiem, że jesteś bardzo na magii healerka, nie ma żadnego ofensywnego skilla. Najlepiej! To prawie jak Fire Emblem grindowanie kleryków, gdzie też tak naprawdę grindowanie takich postaci sprowadza się do tego, że trzeba nimi leczyć. A mi to jeszcze nie jest w sumie aż takie złe, jak teraz tak o tym pomyślę, ale... tam to jeszcze coś będzie na dole. Okej. Okay. Tych placek. Cześć, dzień dobry. Jak patrzę na swoje hapeki, to mam wrażenie, że może lepiej by mi było po prostu sobie trochę odnowić się za energię. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś drzwi za 8 punktów energii ani nic takiego. Ja mogłem jakoś wydać więcej energii, czy musiałem po prostu przejść obok i postawić kolejny? Żeby sobie hapeki odnowić. Nie rozumiem. No bo chciałem sobie hapeki tak, odnowić za energię. Odejść i widać energię. W ten sposób. Aha. I w tym momencie nauczyłeś się, do czego tak naprawdę służą są linki w tej grze. Znaczy no... Wiesz, no dla mnie są linki mimo wszystko były save'ami, a nie... No tak, tak, ale energią. Później jak jest masz tyle energii, to... Aż żal tego nie korzystać na leczenie. Aha. Na górze odblokowane. Najgorsze jest to, że ci przeciwnicy zdają tak idiotycznie dużo. Dobra. Jestem Ray. Cześć, dzień dobry. Tutaj pewnie będzie kolejne coś do odblokowania. Znowu mi telewizor siada. Przysięga, mówię od jakichś ładnych paru miesięcy, że zmienię sobie telewizor. Jeszcze się za to nie zadałem. Au. To miało większy dasznik niż myślałem, że będzie miało. Czy tutaj coś jeszcze jest? Chyba nie. Czy ja efektywnie przyszedłem sobie po to, żeby przejść? Ale zawsze te pasanciki do mapy. No. Ori jest jedną z tych gier, którą przynajmniej w moim odczuciu się całkiem przyjemnie prezentuje. Bo masz narzędzia, które na to pozwalają. Mhm. Pewnie trafił mnie na szczęście. Stoposem bezpieczne, by the way. Enemies. Bo tutaj wygląda jakby było to miejsce, do którego mamy iść, a... Soropas, Misty Woods. No, bo... 2-1 się chyba daj. Dla... O! wydaje mi się, że bardziej mi się opłaca to iść prawo teraz.
Bo w lewo jest to miejsce, do którego mamy iść, więc logika nakazuje, że musimy iść w przeciwną stronę, żeby pozwiedzać. No tak, zwłaszcza, że naprawdę dużo teraz możemy zrobić. Bardzo dużo. Nie podoba mi się to, jak to wygląda. Miałem rację, że mi się nie podoba. To jak on mi cofnął. Nie aż tak daleko, więc przynajmniej na tyle dobrze. Zawsze zapominam, że fajnie się topię od tego. Tak jak my kiedyś się topiliśmy. Ja to generalnie, jeżeli chodzi o Heroesy, w sensie Fire Emblema, to średnio ogarniam. Muszę kiedyś sobie trochę więcej pograć, aczkolwiek cały czas sobie mówię, że angielski dubbing, nie tknę tego. Wow. Ale pewnie i tak będę, czy później się spuszczę. Nie mogę koło przeciwników, jedu. Dobra. To jest ski drive. Czemu? To jest nasza kamerka na ten, na streamy. Tak. W zależności w zależności od tego, jak gra mnie traktuje, taka mina raku jest obecnie na miejscu. Czy ja mogę ptaka robić o ścianę? Nie. Miałem cichą nadzieję, że się da. Boże, to są tankowate skurwysyny. No. Znaczy wiesz, podejrzewam, że przynajmniej częściowo problem jest to, że ja nie mam w ogóle umiejętności ofensywnych, tak? No. Bo tak, ja takich ścian nie mogę chyba rozwalać jeszcze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mhm. Więc zakładam, że jeżeli... O. Czy ja mam tak ten pocisk zgadny, żeby to rozwalić? Możesz też po prostu skoczyć, spróbować rzucić sobie granata? Znaczy nie, chodzi mi o to, żeby tamtą ścianę otworzyć. Możesz spróbować, ale nie wiem, czy się uda. Najpierw tam musi we mnie strzelić. Goddammit. Znaczy nie, bo zastanawiam się głównie, czy te pociski w ogóle mogą to robić. O Jezu. Wpieprzyłem się sam w ten pocisk. Dobra, jeszcze raz spróbuję, jak nie to idę dalej. Jedzie. Zero. Ale spróbowałem. Przynajmniej wiem, że się da, bądź nie. Aha. To było trochę zaryzykowne. Nie jestem pewien, że chciałem to robić. Pewnie nie chciałem tego robić. Oj. Wygląda to nieco problematycznie, nie będę kłamał. Może troszkę. Właśnie to jest tego typu kwestia, że tam nie jestem pewien, czy po prostu muszę się odpowiednio nisko złapać, czy to jeszcze jakoś inaczej trzeba zrobić. Właśnie. Wydaje mi się, że może po prostu jak zgarniesz ten, to możesz sobie zdouble jumpować w prawo i to cię anuluje trochę ten momentum do góry. Pionowe momenty. Mogę. To co mówisz, paradoksalnie double jumpy są dobre do zabijania momentum pionowego. Kuźwa.
Mogę miałem wrażenie, że teraz skoczyłem na tlenisko, że on się nie rozbił o te kolce, ale... Ulala. Okej, okay, zróbmy to tak. Będzie na pewno szybciej. Czyli tak się zabiję. Tutaj te kolce są pewnie na samą krawędź. Jeżeli bym chciał na tym stanąć, chyba tak. A, chyba że. To ma dużo więcej sensu. Gdzie mogę tutaj zrobić save'a? Myślałem, że mi nie dadzą. O! Dobra. Czy ma pan mówi coś ciekawego? Że tu jest przejście dalej i że tam coś pominąłem. Ja dalej coś pominąłem. Na razie tutaj się przejdę chyba. Tylko jeszcze się upewnię, czy tutaj niczego nie zostawiłem. Trochę ability pointsów. Ogólnie też ten pasek energii ich ataków wyglądają całkiem sensownie. No to... kurwol. Jestem na hardzie. Więc ten pasek też nie działa jakoś super. Aha. Ha. Nie jestem pewien, co sądzić o tym miejscu, w którym obecnie jestem. Well, dotarłeś tam, gdzie miałeś dotrzeć. Trochę dookoła, ale ci się udało. Znaczy nie, zastanawiałem się, czy mogę jakoś tam ptaka zaciągnąć, żeby w prawo się udać. Aha. Pod tym kątem patrzyłem. Od razu ci powiem, zanim zrobisz coś z tą skałą, to możesz chcieć po prostu na górę ten... zgarnąć tego Ability Cella. Na pewno dasz radę. Gadamy. Nie wiem czemu jakoś bawi mnie za każdym razem, jak ktoś mówi, że o tak, na pewno też radę. I takie few moments later. Znaczy możesz po prostu sprawić, żeby zostać tutaj, po tej lewej stronie i... chociaż... granatem może się odbić. Będzie się zbaszować tam na górę. Aha. Znaczy zastanawiam się, czy mogę po prostu skoczyć, ale... może być z tym różnie, I guess. No, ten koleś jest na tyle wystający, że... No właśnie chciałem powiedzieć, że na pewno tak długo, jak będę się w ten koleś wpieprzał, to... chyba nie da rady. Dobra, dajcie mi ten granat. Czemu się rzucił? No i teraz jest łatwo. No dobra, złaźmy na dół, więc... czy jest sens próbować się tam w prawo próbować przedostać? No, próbować możesz. Ha. To kategorycznie nie wygląda jak coś, co jestem w stanie zrobić. Ja to muszę zastępować, prawda? Yep. Yep. Webshot. Shinji nie zbierze. nie no. Staram się już nie szaleć aż tak bardzo, powiedzmy.
Jeżeli widzę, że coś mi nie idzie, to nie będę na chama próbował. Aha. Nie mogę skakać? Nie, bo musisz podnieść. A. Okej. Okay. Co, jeżeli brakowało ci jeszcze poziomego momentum... O tak, tylko nie poziomy momentum. To masz teraz... nie wiem. Mogę przelecieć tylko jakieś 70 ekranów? No, mniej więcej. No patrz, no patrz. Wiesz co, to możesz nawet robić tak, skok, glide, drugi skok, glide, trzeci skok, glide, dash, glide. Aż ciekawości. Tutaj, tutaj chciałem dojść? Okej, okay. Chciałem sprawdzić, czy da się dash, glide, dash, ale nie, aż tak kupiłem, to nie działa. Nie. Ha. Albo iść tu dalej, albo zobaczyć, co jest na dole. Zobaczę, co jest na dole. Boję się. Masz map fragment. Wiesz, czego jeszcze bardziej się boję? No. Jak ja tam wrócę na górę? Nie no, musi się dać, skoro tutaj szedłeś jakoś. Pewnie możesz zbaszować od pocisków. Pożałuję tego. Tak samo jak pożałuję tego, jak to cholestwo jest tankowate. Ech, może będę po prostu lewą. Au. Wow. Au. Plask. Weź, bo zagram ci najsmutniejszą historię na peninku. O nie. Za późno się łapię tego cholestwa. No Basz ma takie całkiem szczodre okienko, kiedy można cię złapać, więc możesz nawet odrobinę wcześniej nacisnąć, to ci powinno dalej złapać ten. O Boże, 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 Boże. Ej, złapane. A mi dać się da wrócić chyba. Ale nie jestem pewien, czy to jest droga, którą zamierzali twórcy. Żeby człowiek wracał. No tak długo jak działa. Wow. Tylko wiesz, co jest najgorsze? No. Ja tam muszę wrócić. Bo jeszcze nie zwiedziłem wszystkiego, co chciałem. No przynajmniej wiesz, że możesz wrócić tam na górę. A no. A. Goddammit. Przedobrzyłem. A, mam wrażenie, jakbym kiedyś już to był. A, to w ten sposób też się da wrócić tam na górę, po prostu w chuj naokoło. Nie! Okej. Okay. Taki no, no! Czy mogę po prostu... to zbierz, proszę? W sumie głupie pytanie, bo tak teraz się zastanawiałem, bo to się liczy jako jedna lokacja cały czas? Tak, to jest Valley of the Wind. Bo się zastanawiałem, czy jeżeli zbierałbym te fragmenty, jedu.
Jeżeli zbierałbym te fragmenty z innych rejonów, czy one by się sumowały? Map fragmenty? Tak. W sensie, czy mogę... Wydaje mi się, że... W sensie, czy mogę na przykład zebrać się dwa fragmenty tutaj i ich użyć w innej lokacji? O to mi chodzi. Tak. O, co ciekawe. Da się na spokojnie. Zobacz, na przykład tutaj możesz wziąć... I myślę, że na spokojnie mógłbyś użyć w Sorrow Passie na przykład. Aha. Tego Mapstone'a. Że one są, one nie znikają, możesz je wykorzystać wszędzie. To jest na stable ground, co ma sens. Jak to ma wyoklasy, to ma więcej sensu niż chciałbym przyznać, że ma. Au! To ma więcej AOE niż myślałem, że ma. Od razu lepiej. Chciałbym się o coś zapytać, nie backseatując. Nie, no śmiało ale pytaj. Chyba nie dam rady. Nie, no dobra, śmiało, nieważne. Śmiało chciałem pytaj. Się spytać, czy ty udajesz, że nie widzisz, czy ty naprawdę tego nie widziałeś? Tego tutaj? Tak. Widzieć widziałem, ale najpierw chciałem zrobić coś, co widziałem z automatu. No dobra. Mniej więcej jak wygląda, co trzeba tam zrobić, tak? Kukurbito, no! A kurde. Wracaj tu. Boże. Wracaj tu. Potrzebuję cię. Zniszczyło? Tak. Chyba się udało. Nice. Bo AOE jest duże. Zauważyłem. Działa. Jak to było? Idziemy wszędzie, tylko nie tam, gdzie nam każą. No. Dobra. To sobie zapiszę, skoro już to mamy. A i teraz tak, w tą... Ability cell. Kolejna ability cell, niedługo już wypełnisz to drzewko mobilnościowe. No tak. Ja chciałem powiedzieć ofensywne z jakiegoś powodu. Ofensywne możesz zacząć już zupełnie, więc uwaga, jak mało zadajesz. Au. Yikes. Auci. Chyba to jeszcze raz. Ability cell. Mam bardzo silne przeczucie, że ja będę musiał go gdzieś zaprowadzić. Przystosowo do jej przeciwnicy. Czy powoli zbliżamy się do krainy lodu i ślizgów? Tylko nie to. Cały czas zapominam, że to działa ofensywnie. A, czyli tutaj da się przejść. A tu jednocześnie... Jest zaułek, który wygląda jakby coś tu miało być, ale jednocześnie widać, żeby coś tu było. Żeś nie umierać. Kolego, chodź tu na chwilę. Kolego. I tu coś jest na dole, chyba. Aha, czyli tylko takie zejście, żeby nas nie atakowali? Albo coś? Na górze... Róże. Na górze nic nie ma. No. Będę musiał pamiętać, że mam tego glajda dziwnego, śmiesznego, bo póki co nie zapominam. No. Interesująca mechanika. Zgaduję, że przez to się nie da spaść. Nie da się spaść. Prawie. Roses are red, violets are blue, baba is you. Nie. I tak wiem, że przytoczyłem to nie do końca tak, ale... tam na górze chyba nic nie będzie, więc nie będę kombinował. Ty to rzeczywiście kraina lodu. Jesteś babą.
Ja tylko żartowałem z tą krainą lodu. Czemu mi to robicie? Energia? Pys. To jest jakaś taka duża strefa, gdzie zgadujesz, że coś po prostu będzie. Posłuchajmy Sejna. Aha, czyli tak będziemy musieli wrócić do Misty Woods. Tak, tak, tak. Czyli to. Fajnie by jakby tutaj warp jakiś był. No dobrze, żeby tu była studnia. Studnia jest... tam, gdzie piórko znalazłeś. Złapałeś, wziąłeś. Aha. Nie powinienem tego robić. Znaczy ja spodziewałem się, biorąc pod uwagę, co mapa pokazuje. I że to jest trochę zbyt oczywiste, żeby tutaj... No tak po prostu coś było. To co? Wow. Ultra defense. Jezu, już nie będę obrywał 5 milionów obrażeń. Tylko 5 tysięcy. Teraz pewnie będziesz obrywał tak, jak na normalu byś obrywał. Pytanie, czy od pułapek też, bo jest napisane, że from enemies. Dobra, to... Czy istnieją w ogóle life pick-upy? No tak. Dostajesz je. Z tych roślinek śmiesznych. A! Które rozbijasz. Nie, bo tak patrzę, co tu jeszcze jest. Energy efficiency, ability markers, speed efficiency, life markers, energy markers. Tak naprawdę to chyba najbardziej, chociaż to w sumie... To w sumie też praktycznie wygląda jak ta umiejętność pipingajów. Znaczy to po prostu sprawia, że jak jesteś przy ukrytym ścianie, to aha, jest ona łatwiej widoczna. Ona się bardziej aha, jakby pokazuje wcześniej. No tak, dlatego mówię, że no kojarzy mi się to z automatu, powiedzmy, z tą umiejętnością z Vani, tak? No. Ale inny. Nie przejmuję się za bardzo ofensywą, więc chyba po prostu się skończy na tym, że będę rzeczywiście rozwijał te umiejętności utility, że tak tłumaczę. No tyden. Czy ja wyglądam na szalonego człowieka? Znaczy wiem, że pewnie zaraz dostanę w odpowiedź, że tak, ale... Testowo by nie robić aż tak niemądrych rzeczy. Ani masochistycznych. Wróć tędy. No, Triran, to ja chciałbym w takim Investigations 1. Móc zrobić. Czyli co, mówisz, że do przedostatniej sprawy po prostu, tak? Tak. Chyba muszę stąd teraz wyjść. Wszystkie jakiś delcek do spisu wydali po prostu. Yggdrasilnd. Czy ja się nie mogę złapać tych pocisków, czy mi się wydaje? Nie, tych nie. To niefortunne. W sumie to fajne jest to, że ten... Że tym można się łapać, powiedzmy, preemptywnie. Że nie muszę czekać, aż... Będę koło przeciwnika. Ten ostatni już był specjalnie, bo po prostu widziałem, jak się dwa razy wpieszczyłem i takie, nie no kurwa, nie godzę się na to. Wiesz, to nie jest gra, która wymaga aż tak dużo od ciebie precyzji i timingu. Trochę tak, ale jest też dużo rzeczy, które po prostu są ułatwione, żeby ci się grało płynniej. Znaczy wiesz, właśnie chodzi mi o to, że powiedzmy, widzę przeciwnika, to już trzymam ten trójkąt dużo wcześniej, tak? Że nie muszę, aha, powiedzmy, jakoś tego... Wcześniej robić, specjalnie. A, jestem tu... Zastanawiam się, czy tam na górze mogę coś zrobić. A, będę musiał cyknąć. Ten ptak się strasznie niefortunnie ustawił, ale... Da radę. It's fine. Tutaj będzie trochę mniej fajnie te szyje. A, bo i będzie fajnie. Czy nie możesz tego rozbić Charge Flame'em? Właśnie chcę sprawdzić... Nie. Nie da się, okej.
Czy widzisz coś na dole, żeby to rozbijało? Znaczy, nie ma tej Nie, nie wydaje mi się, że teletoneki. będziesz miał coś tam. Ezo. Później będziesz mógł pewnie po to przejść. Au. No. A też grajdować możesz? W sensie tutaj glide mi chyba Z niespecjalnie. testką. Aha. Tutaj nie, ale wcześniej może by ci tam trochę pomógł. Pamiętaj o zapisywaniu. Powiedział każdy na moich streamach zawsze. Łatwiejsza część z głowy. Dobra, czy tutaj w prawo opłaca mi się sprawdzać jeszcze co tam było? Setnia sobie mi szkodzi. Wydaje mi się, że ta jedna zaciemniona strefa to jest coś, co mógłbyś już teraz zrobić. Nie zdziwiłbym się, gdyby obie to były coś, co mogę już teraz zrobić. Bo to było tu w prawo i do góry. Uju. Au. O! Szaks. Bo tutaj było to, że narzekałem, że nie mogę tego rozbić w żaden sposób i tutaj chyba brakowało mi ptaka. Jakkolwiek źle to nie zabrzmi. Halo? Halo? Indywidualny jest skryptowany, żeby tutaj nie przychodzić. Nie. Da się. Ta większa wytrzymałość przeciwników actually pomaga. Chyba właśnie go zabiłem. Wydaje mi się, że mógłbyś to zrobić grenade'em. Jak go wyrzucisz odpowiednio wysoko. To musiałbym dosłownie go wyrzucić tak w samą górę i od razu tam wyskoczyć z tego. Da się? Da się! Łatwo, pięknie. Masz rację. Tylko teraz, czy bardziej mi się opłaci pójść tutaj, czy... Chodź mi, żeby zobaczyć, co jest tam po lewej, bo wygląda jakby dało się to zebrać, więc chyba tędy pójdę. Cześć, co ja robię? Jako, że powoli energia mi się kończy od tego, co robię, to... Ale powoli, na szczęście, nie jakoś znacznie. Wyobraź sobie, że każde użycie tej abitki kosztowałoby energię. To dopiero była masakra. O, weź. Dobra, jestem tu. I chciałem sprawdzić, co jest tam po lewej. Ale tu mam ptaszydło, które bardzo mnie lubi. Mały Abyssal. Misty Woods. Wszystko będzie mnie teraz truło. I zabijało. Ile mi ich zostało do odblokowania w ogóle? Odpowiedzią jest za dużo. Mam praktycznie... Znaczy, chyba chodzi o te umiejętności w główne. A to do Sevika raczej pytanie Możesz nacisnąć pauzę i tam widzisz, dwie ci zostały. A, nie wiem. Locked i locked. Dzięki, już wszystko wiem, jak to mówią. Jedyna ścieżka, której teraz nie znam w spisie, to niesformalizowany związek. A to mogę ci w tym pomóc. Ha? Znaczy, zastanawiam się nad tym, co Zuch napisał i takie... Wait, what? W sensie chodzi o spis powszechny.
Co, wprowadza to jakoś do systemu gdzieś? Gdzieś na pewnie Zuch pomaga ludziom robić spisy. Dobra, tu nic nie ma. Mówię, na przykład na te głupie żabole bardzo pomaga to, że mogę preemptywnie wcisnąć przycisk. Aha. Tak samo na nich. Au. Słuchaj mnie. Jezu! Przestań być taki wytrzymały. You can not use link. Czy tu nie jest blisko przeciwników? Tak, tu nie jest blisko przeciwników. Czy jak rozumiem, tutaj gimmickiem jest to, że nie mam mapy. Tak. Doskonale. To nie jest coś, co chciałem usłyszeć. Czy jeżeli znajdziemy sposób na spalenie latarni, to może się wszystko trochę rozjaśnić. Okej, okay, a tych pocisków też się nie mogę odbijać. Witamy w Metroidzie na NES. W sensie? Nie masz mapy. A! No w sumie. W sumie to true. Rysujesz sobie w gimpie. O nie. O, wow. Byłeś w końcu po prostu. Chuje. Animacja tego. Basza cię wrzuciła w kolec. Zobacz, czas speedrunować? Ja tych rzeczy nie mogę zrzucać, prawda? Nie. Sprawnie poszło? Spoki całkiem ta lokacja. Ależ to wygląda kusząco. Nawet nie wiesz. Ale nie wygląda, żebym mógł coś tam zabić, więc się powstrzymam. Przecież byłem pewien, że mnie jeszcze trafił. Chyba to mnie odbija. Jako, że mam pół HP, to nie umieszkam zapisać. Speedrun button to jedyny prawdziwy sposób na przejście miejsca, do którego się siedzi. I know, right? I za każdym razem równie mocno narzekam na to, że mi nie wychodzi, pomimo że robię to nie tak, jak się powinno robić, co nie? Au. Matka chyba pokazuje, jak się... Chociaż nie, chyba trudno mi powiedzieć. Cześć, bo... Bo nie widzę mapy. Hold me there to glide using Sadder. No, chodzi o to, że jak glidujesz, to czekasz na te pociski, chociaż ty ewidentnie tego nie potrzebujesz. Bo mam Triple Jumpa głównie dlatego. Bez Triple Jumpa mogło być z tym znacznie gorzej! Tutaj też pewnie trzeba by glida albo Eldasha używać. Au. Chuje. No. Okej. Dobra. Jest kistą. Sztuk raz. A. Spukłem się. Tak, odrobinkę. To przez to, że zbieram Keystone'a? Czy to jest w ogóle wciąż ta sama lokacja? Tak, jesteśmy cały czas w Misty Woods. Znaczy...
Pod tym kątem mi chodzi, czy to jest ta sama lokacja, bo mam wrażenie, że mnie przeniosło w inne miejsce. Tak, tak, bo ona się zmienia się layout, jak ten uderzysz w trigger, że tak powiem. Energia mi się kończy. Że się umierasz. No tutaj masz. No ogólnie tutaj radzę oszczędzać w miarę możliwości. Czy wiesz co, ja nie oszczędzałem głównie dlatego, że apeki. Padasz w rzeczy. Znaczy miałem na myśli głównie to, że apeki bardziej niż cokolwiek innego. To ja właśnie próbowałem zrobić. Zastanawiam się, czy o coś mogę złapać, ale ewidentnie nie. W tę stronę. A? Item widać. Jak się do niego dostać, to już nieco gorzej. Znaczy widać, widać tam też było, że ten, że jest miejsce na cztery te keystone. Jest przynajmniej na tyle dobrze. Tędy nie przejdę. A za to pojawi się nowa ścieżka, I guess. Mówię, to jest właśnie to, co wcześniej mówiłem, że mam dużo luzu, jeżeli chodzi o wyczucie timingu na tym, tak? Tak. Boże. Au. O! Dobra, od razu lepiej. Za szybko. Dobra. To była niefortunna strzałka w dół pewnie. Znaczy gram na analogu, ale wiem mniej więcej o co ci chodzi. Aha. Chujo! O Jezu, Jezu, Jezu. A jest tak, taki jest wygląd w dzisiejszych czasach Matyoszki, Tanioszki. No! Wow. Oj. Chujo, nie wracam po to. Kiss. Lewe. Chyba muszę przestać tyle glajdować. Jestem nie, że powiem, że tam poprawić coś było, by the way. Dobra, jestem bezpieczny. Przynajmniej na pół sekundy. Jak już mówiłem. Nie pchaj mi to, co widzę po drugiej stronie. Yep. Jak to było? Oszczędzaj energię? A nie wydaje się jakoś bardzo dużo na to. Tak? Dobra. Dobra, zbudelos opanowane. A, bo to jest drzewo! Au, au! Kuśwa! Królestwo za klarowność w moich grach wymagających precyzji.
Jakby wiem, że może się powtarzam z narzekaniem na tą jedną konkretną rzecz, ale bardzo nie lubię umierać od czegoś, czego nie widzę przez elementy otoczenia. Kolega mi jest o 50 zdjęć pozycznika. Znaczy, nie wiem, mi się wydaje, jak ja grałem, że w miarę sprawnie rozróżniałem, które elementy są interaktywne, a które nie. Wiesz, to nie chodzi o to, czy są interaktywne, czy nie, tylko o to, że przykro na przykład te elementy przodu, że tak tutaj zasłaniały mi przeciwników, tak? Takich tutaj na przykład stoję za tymi krzakami, tak? Okej. To chodzi mi o to, że wiesz, że tam był jakiś taki mały przeciwnik, którego w ogóle nie było widać za tym. O to mi chodzi. Okej, rozumiem. Co? Że to będzie jakiś wall climbing? A mi jedna ikonka wygląda, jak jakieś wspinanie się po murach. Climb. Yep. Zastanawiałem się, zgaduję, że mogę po tych naprawdę pionowych powierzchniach i nie więcej. No, tak mi się wydaje. No, na tych powierzchniach, od których możesz walljumpować, możesz też wallclimbować. Taki jest chyba schemat. Gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że to jest właśnie idealny przykład na to, o czym przed chwilą mówiłem. Gdzie jest? Sorry. Wow. Czyli pewnie... Wróćcie tu? Wydaje mi się, że... One reagują na skok. Tak, tylko nie wiem, czy na skok, czy na double jump. Nie, tylko na skok od od ziemi i od siebie apparently też. Tak, że wiesz, że gracz musi wykorzystać nowo zdobytą umiejętność. Tak. Wow. Chciałem się jednego odbić, ale nie było mi to dane. Gdzie ja teraz miałem iść? Mapa mi nie pomoże, najgorzej. Au. Czymże jest szaleństwo? Come on. Tak właśnie myślałem, że to może tak działać. Wow. Ależ ja czasem nie znoszę skoków wody, Jezu. Możesz sobie skakiwać spokojnie od tych. Po prostu ci zniknął. Ty się wskaczesz ten i odbijasz się od tej. O, w ten sposób. Come on! Nie jest to wygodna mechanika. Desłać. Nie enemies? Halo? Halo? Miss Cozy? Okej, dobra, tu się da. Czyli to... To ogólnie są po prostu znikające takie pseudo znikające bloczki? Znaczy, one po prostu każdy następny się pojawia, jak staniesz na poprzedniej. Czyli droga ci się po prostu ujawnia w miarę tego, jak o. Oh god damn it. A może jednak już zabicie mi drogę dalej? Dziękuję. Trzeci kistą. Jeszcze jednego brakuje. Yep. Skorzystam z zapisu, który tu jest. I lećmy na dół. O! Tęskniłem.
Zaraz na mi śmierć i zagładę i zniszczenie. Weź. Nie chcesz mnie zostawić, nie chcesz mnie zostawić, jak jest. Ha. A, okej. Okay. Mhm. Czekaj. Ja chyba wiem, jak to trzeba zrobić. Też mam pomysł. Srebrne skrawki w ogóle. To było do przewidzenia. Zresztą zdziwię się, jeżeli... O mój Boże, nie podoba mi się to absolutnie. Znaczy, widać mniej więcej ścieżkę, którą to będzie szło! Ale i tak jest nieprzyjemne. Edo! No! Come on! A bo ja tego nie mam tym trafić. Okej. Okay. To wygląda jak teraz tanie kolorze kulku trafić. Drużyna balansująca na takie klauny, okej. Okay. Co? Nie, bo po prostu zastanawiam się, co Dzuk ma na myśli. Oprócz, co konkretnego? In before wszystko. To było co najmniej interes. Excuse me. Czy glide trwa jakoś ograniczoną ilość czasu? Chyba nie. To w takim razie chyba łapanie się za rzeczy go resetuje. Jest możliwe. I mean, żarty żartami, ale movement speed to jeden z największych nerwów poza zasięgiem, więc... No. Nie narzekałbym na to aż tak bardzo. Zwłaszcza na postaci, która musi roamować. Takich ludzi się kiedyś śmiali, że o, znerfili Warriora za 5 AD i nagle większość użytkowników Warriora przestała być w ogóle grana. Jeszcze za czasów, kiedy to było w Enchantment w tym... w dżungli. Nie pamiętam, który to był sezon, ale wiem, że jakiś w chuj stary. Już spojrzałem na mapę? Fajnie było? O, masz ostatni ten. O Boże, 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 Boże. Please do not die. Do not die. I'm die, do not die, do not die, do not die, do not die. Niesamowite. Tylko jak tam się dostać? Nie widzę w tej chwili sposobu na to. Bawią karaoke. Karaoke party! O nie. Ja już słyszałem, że ja nie umiem śpiewać i mam zły głos, więc ja nie będę śpiewał. Boże, Boże. Chciałbym powiedzieć, że ja po prostu tutaj coś omijam i to nie jest wymóg robienia takich skoków, ale spodziewałem się, że to jest wymóg robienia takich skoków.
Joy. Chyba musisz iść właśnie. Znaczy domyślam się, tylko te skoki są bardzo nieprzyjemne z wyglądu. Znaczy możesz się ustawić na ścianie, bo masz climba przecież. On cię przytrzymuje w bezruchu. Zapomniałem, że go mam. Wow. Do you? Zaśpiewaj szamanów. Szamanów króle. Do you? O tym też muszę pamiętać, że mam. No. Czemu ja nałogowo wciskam mapę? Zwykle układowane. Nie przejmuj się. Kurde! Jak da... O Boże. Wow. Okej, nie jest to aż tak daleko, jak myślałem, że mnie cofnie, ale... Ebe. Przynajmniej mogę tak wyjść. To mnie powinno trafić, by the way. I co gorsza, nie mam zielonego pojęcia, gdzie powinienem iść. No. Czy to nie jest tej po prawej? W sensie, że o tu? I tu w dół? Może być. Znaczy, bo to jest miejsce w... Mam wrażenie, że to jest miejsce, w którym mniej więcej zacząłem. Albo nie? Nie. Znaczy wiem, że to jest ten śmieszny gimmick z tym, że zmienia się lokacja, więc to może z tego wynik... Czy ja się od tego odbiłem jak od gąbki? O. Uuu. Ajajaj. Chciałoby się rzec. Ajajaj. Come on. To było dziwne. To tyle mogę powiedzieć na pewno. Au. Chrzanić reguły. Ile razy muszę zastępować innego przeciwnika, żeby umarł? Tak. Zrobię sobie tutaj zapis, bo będzie bliżej do mojej kolejnej śmierci. O, od razu lepiej. What? Miss Cozy? Znaczy, domyślam się mniej więcej, co się stało, ale nie jestem tym faktem pocieszony. O, tak też można. What? Easy S. S Club? Tylko dokąd stąd teraz? To jest pytanie. No w lewo. Bo przed tej prawej. Mam wrażenie, jakbym dopiero co tu był. Nie, wszedłeś z prawej, więc teraz powinieneś iść w lewo. Wykalkulatorowane. Aha. Dwie pytanie. No. Zastanawiam się, czy oni od tego dostają, ale z tego co widzę tutaj. Dostają, jak są przy ziemi. Nawet niekoniecznie, jak są przy ziemi, to trochę. Coś tam bardzo szeroki hitbox. A nie, muszą być bliżej ziemi, rzeczywiście. No tak, no. Nie, czekaj. No właśnie. O nie, jest upośledzony. Kuźwa. Nice, ładnie. Dobra, to już nie było takie ładne.
to też nie. Bekonącym jest ciężko trafić. O, to niebezpieczna strefa, nie możesz robić. A tu już możesz. Social linków. Social link, go! Okej. Hop, hop. Hop, hop, hit, hop. Ugaduję, że tutaj nie ma po co wchodzić, ale też mniejsze ode mnie. Otwieraj. I wreszcie mamy kamienie. Wreszcie będzie mapa? Czy jestem tylko naiwny? Musisz najpierw wstawić kamienia na miejsce. Tam po lewej może coś być, do? No, ale nie mogę tam przejść. No to upuść kamienia. Szansy. Jestem w stanie potwierdzić, że coś tu może być, ale ciężko mi stwierdzić tak z automatu, co? No. Czy jest sens, żebym tam szedł? Nie, to jest miejsce, w którym byłem chyba. Przynajmniej wygląda, jakby to było miejsce, w którym byłem. Aha. Dobra. Teraz gdzie z tym muszę iść? To jest pytanie. Chyba tędy. Biorąc pod uwagę... Ciekawe, to, co cię doprowadziło do takiej konkluzji? To, że nie mam żadnej innej drogi? A tu. Kolce. No właśnie, to jest... Tak, że te kolce nie do końca wyglądają, jakby były... Tym elementem, powiedzmy, o mój Boże, obedę. Te kolce nie do końca wyglądają, jakby były obiektem, który jest zadającym obrażenia, tak? Nie wyróżniają się na tyle mocno. Ale bym se przedaszował. Dobra, mogę w nich strzelać potencjalnie, jak... Nie no, czekaj. Mogę się strzelić teraz. Czy ja właśnie... Co tam mądrego się dzieje? Ha? Bo mam wrażenie, że masz w tle Steama odpornego. Tak, ale po prostu przejął mi gawkę przed grą piątą. Dobra. Powiedzcie, że to już niedaleko. Doskonale. Łapaj. A tu zaraz. Nie, Ori, to jeszcze nie jedyna. Potrzebujesz jeszcze kolejnej. A mi pamiętaj, że musimy wziąć tą pieczęć, żeby ruiny odblokować. Tylko, że teraz będziesz mógł to zrobić bez lokacji, która ci się przełącza w nieskończoność. Zresztą to jest chyba to. Raider Shroud of Hunter, lifted the haze. Kiedy founder has been revealed. No. Okej. Teraz pytanie ze 100 punktów. Okej, okay, to nas prowadzi tam, gdzie byliśmy już. A tutaj wygląda, jakbyśmy też wszystko zgadnęli tak naprawdę. Tak w dużej mierze. Są jakieś takie trochę przyciemnione ekrany, ale nie widzę nic takiego całkiem ciemnego. Aha. Ani miejsca, gdzie mogę tak powiedzmy tu teraz natychmiast iść tak naprawdę. O, tam w prawym dolnym rogu masz znajdźkę do zebrania. No tak, ale tego nie liczyłem. Nie wiesz co? Czy ja tutaj zrobiłem save? Nie. To
To co, teraz całą drogę z powrotem tam na dół? Yep. Joy. A mogłem tam po prostu przyjść później, co nie? Ba, no nie wiedziałeś, a ja ci nie mówiłem, bo no, nie akceptuję. A wiem, no. Au. O nie, jest upośledzony. Nie, udało się. Już nie jestem blisko przeciwników. Tak naprawdę to jestem, ale nie jestem. Tak. Au. A, dobra. To jeszcze raz tu na dół, lewo. Na dół, prawo. Wow. Gonił mnie dłużej niż myślałem, że mnie będzie gonił. I to w lewo more or less cały czas. Tam gdzie się da. Otwieraj. Kiedy ty wrzucisz na czasie Typhix Civil, więc rzeczywiście dla memory... Why? Boję się. Trochę się boję, nie będę kłamał. O nie. No, szybko wrzuciłeś całkiem. No i to nie jest tak, że to było jakoś super da... Lawa? Mhm. W zamrożonej krainie. Joy. Tak idealnie do siebie pasuje. Co jest ciekawe, że typka to jakby dało się przejść, a jednocześnie... Nie widzę, żeby się dało przejść tak na pierwszy rzut oka. Look at the slide vessel, they were able to show the light. Okej. Okay. Mam jakąś tarczę koło siebie. Aha. Use the light vessel to activate and walk up go on structures without taking damage. Czyli zgaduję, że mogę po prostu po tych rzeczach teraz chodzić. A. Yep, i póki trzymasz tę kulkę, to możesz tak. Póki trzymasz kulkę i masz taki łukowatą, masz taką łukowatą strukturę, to możesz jakby po niej przychodzić i trochę ci się grawitacja zmienia wtedy. O nie! A jak opuścisz kulkę, to wraca do normalnej. A jak... Nie. Tak, tak, wraca do normalnej. A jak zginę, no. To muszę obejrzeć kasenkę jeszcze raz. No to załaduj sobie save'a. No właśnie, zrobiłem sobie nowego save'a tutaj. O mój Boże. Come on. Gdzie jest ta kulka? To jest ta kulka. Lata do tobą. Mam pojedynczy skok z tym, tak. W lewo. Tak, w lewo. Trzysta lat później. Ne. Ja się go najpierw pozbyć, zanim z kawałek zrobię. No tak. Rozsądnie. He? Ja się nie ruszałem. Chimby force od tej lodowe fizyksy. Tam nie skniecie jak przejdę. Dobre na pewno. A no, nie wiem, czy nie za późno. Nie.
Ale to są kolce, Jezu, zapominam o tym. Ależ mi się błędnik jebie. Au. Nie, serio, tak mi się błędnik od tego jebie. Nie, ambitnie. Nie, to nie było ambitnie, to było głupie. Po prostu, nazywajmy rzecz po imieniu. Zajętej górą, zaraz dołem. A, bo tam dole są kolce. Chciałem zapytać, to mi cokolwiek daje! Ajgad, że mi daje. Nice. Łamigłówki, a co to? Tego keystone'a można w tak prosty sposób sfrizować. Mówisz? To jest niesamowite. Tak. No i chyba nawet wiem jaki. No. Normalnie musisz robić puzzle z noszeniem tego kamienia, tam grawitację odwracać, skakać tam na górze, nie? Out. Ale kiedy masz tego, tą bombę, możesz się od niej odbić, to... Nie musisz. Po co marnować energię? Teraz jak zrobić to... Dobrze, o tak. Nebe. Czy jestem pojebany? Prawie. Tylko złapałem się kolców. To nie był najmądrzejszy z moich pomysłów dzisiaj, ale zawsze bywały gorsze. Na przykład śmierć. Aż to w sumie jedno wynika z drugiego, więc można by pewnie przypisać jedno do drugiego. Obawiam się, że tutaj już mogę nie uniknąć używania kulki. Tej trzymalnej kulki. Tak. Znaczy mam, no, jeden, chyba... mam jeden bardzo głupi pomysł. Tego zaraz pożałuję. Musiałbym chyba bardziej pokombinować z tym. A, nie. Dobrze, Shinji. Jak ja to mam zrobić? Czy nie chcesz najpierw sobie grawitacji wywrócić, przechodząc przez ten łuk na dole? Masz rację. Dlatego spróbuję jeszcze raz zrobić tamtą drugą metodą. Nie mądre jak nie mądre, ale metoda. Jezus Maria. Wow. Zastanawiam się, czy da się to... Znaczy, podejrzewam, że to się da zrobić, ale jest to... No nie, nie, nie. To raczej tak nie przejdzie. To nie jest to, co chciałem zrobić. Tak, to bo jeżeli coś działa, to nie jest głupie. Daj mi kulkę, plus. Boże. Nie dość, że ogólnie nie lubię Powiedzcie mi, że nie wydawało mi się, ja to przez to po prostu przeniknąłem. Nie słyszałem potwierdzenia, więc chyba ja jestem ślepy. Dobra, chyba muszę górą iść.
No to co? Chyba nie mam wyboru. Boże, bypassowanie puzli tutaj to jest taki mem. Zgaduję, że tam to jest jeszcze trzeci kiston przynajmniej. To są chyba, to jest chyba na cztery kistony też. Aha. Bo tu jest mapstone fragment. Akurat miałem zapasowy. No. No i widzisz teraz jak to wygląda na mapie. Czyli tutaj jest coś, co wymaga parę energy celi chyba? Cztery? Czy to są drzwi... Nie, to są drzwi na keystone? Nie, to są drzwi na keystone, no. Dobra. Zapis! Okaże się zregeneruje trochę. Jezu, ja myślałem, że on jest zamrożony. Zostałem oszkany. Wow, jak blisko. Znaczy ja zgadnąłem tego keystone'a, ale nie do końca widzę co tam dalej muszę zrobić, żeby przeżyć, to jest problem. Mhm. Więc będę musiał pokonać. Jezu, ta perspektywa sprawiała, że wydawało się, że on siedzi w tym zamrożony. Trochę tak. Jebać perspektywę, Vadim. To jedyne co mam do powiedzenia. Zastanawiałem się, czy on może od tego samego oberwać. Ewidentnie może. A mi nie będę kłamał, że nie widzę, co tu trzeba zrobić specjalnie. Wiesz co, tutaj... Znaczy, do my... Możesz, jakby... Widzę, jak legitnie można przejść, powiedzmy, tutaj ze zmienioną grawitacją i wejść tutaj, na ten kamyk, tak? Ale nie widzę, co dalej. Możesz chodzić po całym tym kamyku, w sensie obracać się wokół jego środka. Okej, okay, ale to wciąż nie daje mi sposobu, żeby... Wchodzisz na jakby lewy bok tej skały, tej platformy jakby kwadratowej. Tak, nie? Tak. I po prostu zeskakujesz z niej i spadasz jakby na tą platformę po prawej, w ten sposób. Znaczy jak... Zeskakujesz z niej, z tego lewego boku po prostu zeskakujesz tak, żeby jakby spaść w prawo. Ja się poprowadzę, zejdź na dół. Znaczy, inaczej, ja podejrzewam, że to jest jedna z tych rzeczy, które dużo łatwiej wyglądają w praktyce niż w teorii. Halo, kulka. Zobaczmy, wejdę sobie grzecznie, kulturalnie tutaj, wskoczę. Mogę tak wejść. I możesz sobie zeskoczyć teraz, o! O ja pierdolę! Chcę, żebyś wiedział, że moja ręka duchowa już sięgała do Alt 4. Dlaczego? Nie znoszę tego typu sterowania. Hmm.
No to już wydaje mi się, że tego nie można sprzizować kulką. Nie wydaje się. Znaczy inaczej. Jeżeli nie musiałbym iść tam do góry, aha, to wydaje mi się, że mogę przytankować te kolce i wrócić. Ale musisz iść na górę. Bo tam z prawej z dołu nie wejdę na górę. Chyba nie. Zbity PL zmienia kolorki. Ja bym powiedział, że to jest w takim razie bardzo dobry pomysł, żeby... Wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? No. Że pomimo tego, jak jesteś ustawiony, to wciąż zachowujesz sterowanie lewo-prawo, tak naprawdę. Mm. To jest dla mnie najgorsze chyba. Raz, dwa, trzy, cztery. Nice. Okej. O mnie. Nie! No! Trzymaj się, bo. Cześć.